uczestniczę dzisiaj w Sportowym Dniu Kobiet na Osirze w Biłgoraju. Jest bardzo fajnie, są różne zajęcia. Byłam na piłkach, na jodze, na zajęciach takich treningowych. No zawsze można spróbować czegoś nowego, tego, czego się nawet nie ćwiczy, czy pasuje, czy nie. Jest bardzo ciekawie. Odkąd w ogóle nasz ośrodek organizuje takie imprezy, zawsze staram się uczestniczyć i ściągać wspólnie swoje koleżanki. Miejscowego jedzenia, na przykład sklepie zdrowo przygotował bardzo pyszne koktajle owocowe, restauracja siedlarska, również sałatki dietetyczne. No myślę, że był to bardzo, bardzo udany dzień. Ośrodek sportu był otwarty oczywiście dla wszystkich pań, można było spróbować tutaj każdej atrakcji. Pole dance jest dość specyficzną, aczkolwiek bardzo wymagającą formą sportu. Oczywiście można ją uprawiać w bardzo różny sposób, natomiast według mnie najbliżej jej do gimnastyki albo akrobatyki. Jest w niej też tańca, jest trochę elementów siłowych, jest bardzo dużo podciągania na drążku. To taki trochę kobiecy, mówię kobiecy, bo jednak street workout wciąż bardziej uprawiają mężczyźni, trochę bardziej kobiecy. Kobieca wersja street workoutu, tyle że my mamy drążek w wersji pionowej. Ja tak to traktuję, co zresztą widać po mnie, nie wstydzę się swoich mięśni, są ukształtowane poprzez ciężką pracę, jaką właśnie pole dance jest. Jest to sport, którego albo pokochasz, albo znienawidzisz. No, tak naprawdę wszystko zależy od tego, co lubisz i czy lubisz hardcore na treningu, czy wolisz coś lżejszego. Jestem pod ogromnym wrażeniem kobiet, które się tutaj pojawiły. Ich liczba mnie nieco oszołomiła, jestem przeszczęśliwa, że tak dużo kobiet już ćwiczy, że nie trzeba ich namawiać tak naprawdę do sportu. Emocjach. Obejrzeliście Państwo pokaz mody. Dziewczyny zaprezentowały modę uliczną, stricto sportową. Były to projektanci z naszego regionu oraz z Warszawy. Można było zobaczyć również kolekcję dziecięcą, także typowa Lukrencja, na którą zapraszamy. Znajduje się na ulicy Kościuszki. Dziewczynki przedstawiły nam również odzież sportową ze sklepu Sarafis, a także ciocia Basia, Warszawa, Madok z Warszawa. Naszymi modelkami były dziewczyny z Biłgoraja, oczywiście chętne, zainteresowane, chcące przeżyć coś nowego. Dziewczyny, które chodzą do liceum, do gimnazjum, chętnie przychodziły na próby, zwarte, gotowe, ciężko pracowały długimi tygodniami, żeby mogli Państwo zobaczyć to, co właśnie było, to, co widzieliście. Jeśli jesteście typem kanapowca, który wciąż jeszcze nie jest wystarczająco zmotywowany do tego, żeby się ruszyć, zróbcie to naprawdę nie tylko po to, żeby stracić dodatkowe kilogramy, ale po to, żeby czuć się świetnie, poczuć atmosferę tego sportu. Po prostu tutaj łączymy się w taki girl power team i to nie ma sobie po prostu równych. No naprawdę bardzo ciekawie, zachęcam wszystkie koleżanki, wszystkie kobiety w ogóle w Biłgoraju, żeby co roku brały aktywny udział. Ja od siebie chciałam bardzo podziękować wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego, że było tutaj tak kolorowo i tak wesoło.